była propozycja kartofliska z samego rana. To już od rana, tak. Czekamy. Od rana. Ale wiesz, ja mam prośbę taką, grzynka po lejnie może się doczekać. A to jest taka ciekawostka, rzeczywiście mamy duży rozstrzał z Andrzejem Pędzielskim, bo tak 30 lat temu napisaliśmy A ty Grażyna, lej po równo. No i potem Na głęboką wodę. I wszystkie piosenki wesołe, no bo jak się leje, to musi być wesoło. Jest to taka piosenka, na której za bardzo się tam nie... No polejcie, no jak się nie napije, to nie zagram. Nalejcie coś, Ignacy. Czekaj, bo tu się nagrywa wszystko, to wiesz jak z boczku. A to się wytnie. A, to się wytnie. To już się nie wytnie do końca świata, bo to jest na żywo. Tak, to wszystko idzie na żywo. Pozdrawiam żywych jeszcze. No bo to pasuje, nie? Dwie dusze i... Ale cieszę się, że udało mi się dwa lata spędzić właśnie z tymi piosenkami, nagrywać. Bardzo pomógł mi Wacek Juszczyszyn, który siedział już, potem myślę, że przeklinał troszkę dwa lata, żeby z tymi piosenkami siedzieć, zgrywać i tak dopracowywać. No i w końcu powiedzieliśmy dość. No i fajnie, że jest. I teraz, słuchajcie, postanowiłem, już jak wszystko sam tak robię, to postanowiłem też samemu to wszystko wydać. I teraz mam szafę pełną, nie ubrań, tylko płyt. Gdzieś na 10 lat mam spokój z ubraniami. Już nie mieszczą się, dlatego tak wyglądam. Taka prawda, ale rzeczywiście to tak jest, że lepiej sobie w tej dobie, teraz, bo kiedyś to rzeczywiście było inaczej, przecież tych płyt powstało, jakby się dało trochę zciszyć jeszcze mikrofon, bo jakby tak się wzdudnia. Wiesz co, bo tak słyszę, że takie jest echo takie. Jest. Właśnie. Zcisz po prostu, bo ja będę... Tak. O, i u studni taki zespół. Dziękuję panie profesorze. Raz, dwa, trzy. No teraz co innego jest, no. Bo słyszycie mnie, tak? No. Głos jest lepszy. I głos jest lepszy, no.